krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. 35 lat prześladowań, można by powiedzieć o tym, co spotkało pewnego górnika. William Bush, żyjący w latach 1897-1966, opowiadał, jak kiedyś przyszedł do niego nieznany mu górnik. Siedział przed nim ponuro, potem wygrzebał z portfela banknot 100-markowy, trzasnął nim o stół i powiedział: to się należy za pracę z młodzieżą. William Bush nie mógł zrozumieć sensu darowizny i spojrzał pytająco na dającego. W końcu powiedział mu, że gdy miał 15 lat, pozwolono mu sprzedawać pewne czasopisma dla gminy. Dochód przeznaczono na pracę z młodzieżą. Zawsze jednak brał z tych pieniędzy kilka groszy dla siebie. W sumie to było chyba około 1 marki. Te pieniądze zrujnowały mu całe życie. Nie mógł już uczęszczać na lekcje religii ani na nabożeństwa w kościele. Zawsze czuł się przed Bogiem jak złodziej i hipokryta. Jak mógłby się teraz do niego modlić? Niemożliwe. Już dłużej nie mógł tego znieść. Przez 35 lat prześladowały go te pieniądze, stąd 100 marek z odsetkami i odsetkami od odsetek. To powinno wszystko załatwić. William Bush powiedział: czy można coś takiego naprawić? Dobrze, że przyznałeś się do niesprawiedliwości i zwróciłeś to, co ukradłeś. Co z twoją winą przed Bogiem? Głowa górnika uniosła się do góry. Co ja mam teraz zrobić? Bush odpowiedział: przed Bogiem nie możemy cofnąć żadnego czynu. Jest jeden, który już to naprawił, Jezus Chrystus. A potem przeczytał mu właśnie słowa: krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Być może i ty dźwigasz przez życie jakiś dług. Czy próbowałeś go chociaż naprawić? Czy wyznałeś to również Bogu? Tylko to ukoi twoje serce i sumienie. Ale najważniejsze jest to, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, bo bez Pana Jezusa Chrystusa pójdziesz na wieczne potępienie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.